Latem 2019 roku Antoine Griezmann zamienił Atletico Madryt na FC Barcelonę. Transfer ten był istną telenowelą, którą śledził cały świat. W końcu chodziło o mistrza świata oraz jednego z najlepszych napastników na świecie. Jestem jednak ciekawy, czy zwróciliście uwagę na jeden drobny szczegół w ubiorze Griezmana w trakcie każdego meczu. W dzisiejszym odcinku postaram się Wam odpowiedzieć na pytanie, dlaczego Antoine Griezmann zawsze nosi koszulkę z długim rękawem? Zapraszam do oglądania. Wielu piłkarzy ma swoje meczowe rytuały, które możemy zauważyć gołym okiem. Niektóre zwyczaje są trudne do zrozumienia. Na przykład wspomniane wcześniej długie rękawy Antoine'a Griezmana. Skąd Francuz wziął do tego inspirację? W latach dzieciństwa idolem Antoine'a był David Beckham. W wielu wywiadach Francuz podkreślał, że bardzo podobał mu się jego styl nie tylko gry, ale i styl jako wygląd. Angielski były piłkarz miał ogromny wpływ na rozwój i decyzje Francuza. Stąd też długie rękawy. Bardzo lubię Davida Beckhama. Był moim idolem. Dlatego noszę koszulkę z długim rękawem oraz numer 7 na plecach. Antoine bardzo pozytywnie wypowiada się na temat swojego idola. Ten pomocnik był prawdziwą gwiazdą piłki nożnej. Dzięki swojemu wyglądowi i manierom był również ceniony w świecie mody i reklamy. On jest moim absolutnym wzorem do naśladowania. Zawsze uważałem Beckhama za idealnego zarówno na boisku, jak i poza nim. Wszystko co robił opierał na charyzmie i klasie. Był elegancki na boisku i w życiu i zawsze dobrze się ubierał. Griezmann oprócz gry w przeszłości jest pod wrażeniem jego prezencji. Wspomniał incydent z 2012 roku z Igrzysk Olimpijskich w Londynie. Pamiętam jego podczas Igrzysk Olimpijskich w Londynie 2012 roku. Przybył na nie łodzią i żaden z jego włosów ani nie drgnął. Jestem jego fanem. Griezmann zasugerował nawet w L'Équipe, że gdyby Beckham chciał go w swoim Interze Miami, Francuz nie wahałby się ani chwili, aby dołączyć do ekipy swojego idola z dzieciństwa. Jeżeli Beckham będzie mnie chciał w swoim klubie, dołączę do niego. Chcę zakończyć moją karierę w Stanach Zjednoczonych. Jeszcze nie wiem, czy będzie to w Miami, czy w Los Angeles. To są dwa świetne miasta. Lubię mentalność i kulturę Stanów Zjednoczonych. Widać, że Beckham jest dla Griezmana absolutnym numerem jeden, jeżeli chodzi o styl na boisku oraz poza nim. Francuski piłkarz lubi się wzorować na swoich idolach. Wystarczy wspomnieć nietypową cieszynkę, którą Antoine wykonał w trakcie jednego ze swoich pierwszych meczów dla Dumy Katalonii. W meczu ligowym przeciwko Realowi Betis Griezmann zdobył bramkę, którą upamiętnił taką cieszynką. Cała akcja była inspiracją z koszykarskich parkietów amerykańskiej NBA. Koszykówka jest jedną z pasji Griezmana, dlatego wpadł na taki pomysł. Griezmann szuka inspiracji na różnych płaszczyznach, dzięki temu nie ma miejsca na nudę. Wszystkich fanów futbolu zapraszam do darmowej przeglądarkowej gry footballteam.pl. Link znajdziesz w opisie. Na dziś to tyle, dzięki za uwagę, do usłyszenia.